Cześć Wam, z tej strony ponownie Karol. Chciałem Wam opowiedzieć o takiej roślinie jak czarny bez. Niektórzy nie wiedzą, jak czarny bez wygląda, a ja w swoim ogrodzie znalazłem piękny, dorodny krzew. Zobaczcie, czarne kulki. Jak wszyscy wiedzą, czarny bez spożywany na surowo jest trujący. Ma pewne substancje, które po przygotowaniu 5-3 minutowym gotowaniu zostają zneutralizowane pod wpływem temperatury. Dlaczego tak ten filmik kręcę? Bo chciałbym Wam zwrócić szczególną uwagę na tą roślinę, ponieważ powiem Wam, że wyleczyła moją żonę z zatok. Chodziliśmy po szpitalach, miała zatkane zatoki, chorowała przez cały rok. Nieważne od pogody, nieważne od temperatury, od pory roku, miała zatkane zatoki, ciągle jej coś ciekło. I wiecie co, w końcu skończyło się, że trafiła do szpitala. Dostała antybiotyki. Antybiotyki nie pomagały. No i miała już iść na operację przetykania zatok. Zrezygnowaliśmy już, baliśmy się bardzo, zrezygnowaliśmy już z stosowania dalszych antybiotyków, ponieważ takie antybiotyki źle działają na trzustkę, na wątrobę, niszczą organy nasze, wyjaławiają organizm cały. No i zobaczcie, taka roślinka pomogła mojej żonie. Zrobiłem soki z takiej roślinki, a mianowicie zebrałem te kuleczki, obrałem tylko kuleczki, chociaż literatura podaje, że cała roślina jest lecznicza, że również z liści można sobie tam sprzyrządzać jakieś lekarstwa, ale ja w to nie wnikam. Ja osobiście wykorzystuję tylko kwiaty, ewentualnie owoce na dzień dzisiejszy. Otóż sok z takich owoców, po prostu stosując go 3 razy dziennie po jednej łyżeczce do herbaty przez jakiś okres, myślę, że 3 miesięcy, wyleczyłem moją żonę z zatok. Do dzisiaj nie ma problemów. Co prawda profilaktycznie pijemy ten soczek, jesienią szczególnie, jak są chłodne dni. Wspomaga on naszą odporność. To jest bomba witaminowa dla naszego organizmu. Warunkiem jest tego, żeby nie... warunek jeden tylko, żeby go nie jeść na surowo oczywiście, jak poziomki czy truskawki, bo dostaniemy zawrotów głowy i wymiotów. Także polecam go. Gotujemy 2-3 minutki. Dodajemy troszeczkę cukru oczywiście. Cukier jest naturalnym konserwantem. Także żeby się nam soczek nie popsuł, musimy go ładnie zakonserwować. Zapasteryzować 2-3 minutki po wlaniu w malutkie słoiczki najlepiej. Nie litrowe, tylko takie po koncentracie, najlepiej pomidorowym, po musztardzie. Ponieważ tego soczku idzie bardzo mało, nie stosujemy go dużo, bo jak wiadomo, stosowanie takich ziół też jest w nadmiarze szkodliwe, nie? Także jak się czegoś nażremy, za dużo pojemy, nie wiem, grzybów, za dużo popijemy jakiegoś soku malinowego, mamy często wzdęcia i bóle brzuchy, nasza wątroba i czustka odzywa się i mówi nam, że przesadzamy. Także obżarstwo ziółek takich jak to nie jest skazane. Ale 3 razy dziennie po jednej łyżeczce. Naprawdę macie z głowy katar, macie z głowy zatoki. Bardzo dobre. Możecie to sprawdzić na jakichś tam forach, czy Karol mówi prawdę, ale mówię jak chcecie. Zobaczcie. Niedługo tutaj sobie przyjdę z żoną. Będziemy robić w tym roku kolejne partie soków. A kto wie, może nakręcę filmik, jakie proporcje dajemy, żeby ten sok u Was był taki sam, jak ja robię. Dziękuję za uwagę i zapraszam.